A moja działalność jakaś, powiedziałbym, społeczna zaczęła się gdzieś w wieku 17 lat, czyli jest to rok 1977. I tutaj do pana Piotra dwa słowa, bo kiedy śpiewaliśmy Marsz, Marsz Polonio, to w oczach stanęła mi pańska babcia, ale też i Andrzej Gwiazda, i Anna Duda Gwiazda, Krzysiek Wyszkowski. Więc ja byłem wtedy młodym chłopakiem, który wychodził razem z nimi z Bazyliki Maryjackiej i pod ich przewództwem szedł pod pomnik króla Jana III Sobieskiego, by demonstrować choćby nawet przy święcie 11 listopada czy 3 maja. Już nie wspomnę też o obchodach grudnia 70 roku, ale to inny kierunek był troszeczkę. Potem był strajk w sierpniu 80 roku, później strajki w 81 w grudniu, potem więzienie od marca do maja, marca 82 do maja 83, a później w 85 emigracja. I od tego czasu mieszkam w Sydney w Australii. Cały czas byłem zaangażowany w działalność antykomunistyczną i społeczną. Przewodziłem bądź brałem udział w wielu protestach pod konsulatem PRL-u w Sydney. Cóż więcej? Jestem współzałożycielem Stowarzyszenia Nasza Polonia, które niniejszym tutaj też reprezentuję, ale także wiceprezesem Federacji Organizacji Polonijnych w stanie Nowa Południowa Walia, jak i członkiem Prezydium Rady Naczelnej, aczkolwiek oni sobie nie życzą, żebym używał tego tytułu. Zacznę może od takiego krótkiego motta, który popełniłem gdzieś chyba w roku 92. Jest to mały, króciutki wierszyk. Stan nierozliczony. Mordowali, kule przeszywały serca. Bili, knebel zatykał usta. Szczuli, pod kłami pękały kości. Dzisiaj nie znajdziesz winnych, dzisiaj jest stan niewinności. Zdaję sobie sprawę, że delikatność tematu, jaki zdecydowałem się poruszyć, ale jestem przekonany, że Polonia od tej sprawy nie ucieknie. Podobnie jak nie uciekną od niej Polacy tutaj w kraju. Wbrew bowiem oskarżeniom wysuwanym przez przeciwników lustracji, jakoby jej zwolennicy kierowali się niezdrową ciekawością albo pragnieniem zemsty, ani jedna, ani druga możliwość w ogóle nie wchodzi w rachubę. Chciałbym przypomnieć, że uchwała lustracyjna z Sejmu z 28 maja 1992 roku, w następstwie której obydwie strony umowy Okrągłego Stołu w atmosferze zamachu stanu obaliły rząd premiera Jana Olszewskiego i od której wszystko się zaczęło, nie przewidywała jakichkolwiek represji wobec osób będących w przeszłości tajnymi współpracownikami UB, SB i WSI. Chodziło tylko o służby informacyjne. Chodziło tylko o ich ujawnienie, by dzięki temu ich samych ustrzec przed możliwością szantażu ze strony wywiadów państw ościennych czy zorganizowanych grup przestępczych tutaj w kraju. W tej sytuacji nie tylko dawni tajni współpracownicy byli narażeni na szantaż, ale wystawione na niebezpieczeństwo było również państwo polskie. I to tym większe, im wyższą pozycję w strukturach państwa zajmował taki człowiek. Zatem o żadnym pragnieniu zemsty nie może być mowy, podobnie jak nie może być mowy o niezdrowej ciekawości. Jeśli ktoś chce być politykiem albo działaczem społecznym czy polonijnym, jeśli chce działać publicznie, to musi zgodzić się z tym, że jego osoba i jego przeszłość będzie przedmiotem publicznej oceny. To nawet nie jest ryzyko zawodowe, to jest zwykła konieczność. Żadne też choćby najgłośniejsze pohukiwania środowisk wywodzących się z Unii Wolności, czyli KODów, Niezależnych, Platformy Obywatelskiej, nie mogą
dla dobra naszej ojczyzny zatrzymać lustracji. W przypadku Polonii sytuacja jest nieco inna niż w kraju. Polonia nie sprawuje władzy w krajach swego osiedlenia, więc konieczność lustrowania z tego tytułu nie jest aż tak paląca jak w Polsce. Ale problemem Polonii od lat pozostaje niemożność doprowadzenia do jej politycznej integracji. Tymczasem w przypadku doprowadzenia do politycznej integracji środowisk polonijnych Polonia mogłaby oddać Polsce ogromną przysługę. Bez uchybiania czymkolwiek obywatelskiej lojalności wobec krajów, w których zamieszkuje. Mam na myśli budowanie polskiego lobby politycznego w krajach osiedlenia. Lobby, którego działalność byłaby skierowana na przekonanie miejscowych polityków, że głosów polskich nie będą, jak to jest dotychczas, uzyskiwali za darmo. Że jeśli chcą dostać polskie głosy, to muszą jakoś Polsce się przysłużyć. Tak właśnie działa w różnych krajach lobby włoskie, greckie czy też żydowskie. I z tych dobrych wzorców powinniśmy brać przykład. A takie potencjalne możliwości są, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, w wielu państwach europejskich, a również w Australii, skąd przybywam. Co więcej, są świadectwa wskazujące, że przynajmniej wokół niektórych spraw można Polonię politycznie zintegrować. Mam tu na myśli petycję do Kongresu Stanów Zjednoczonych w sprawie przyjęcia Polski do NATO, pod którą ówczesny prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, Edward Moskal, dziś wiemy, że i on był współpracownikiem tajnych służb, zebrał aż 9 milionów podpisów. 9 milionów głosów nie można lekceważyć. Nie może lekceważyć nikt, również w Stanach Zjednoczonych. Ale jak pamiętamy, kiedy tylko prezesowi Moskalowi, mimo uwikłań ze służbami, udało się to osiągnąć, niemal natychmiast rozpoczęła się kampania dyskredytowania go na terenie amerykańskim jako antysemity, inspirowana z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, kierowanego przez profesora Bronisława Geremka. Z przykrością muszę tu stwierdzić, że do dzisiaj MSZ nie został z tych elementów antypolskich wręcz oczyszczony. Kampania ta doprowadziła do opłakanych skutków. Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej przestał być przyjmowany w Białym Domu, co wcześniej było nie do pomyślenia. Na tym przykładzie widać, jak wielkie szkody mogą wyrządzić i Polsce, i Polonii konflikty ukrytych interesów. Ponieważ w tym czasie środowiska Holocaust Industry nasiliły wobec Polski naciski w sprawie tzw. roszczeń majątkowych, to jasne jest, że nie były one w najmniejszym stopniu zainteresowane pojawieniem się polskiego lobby politycznego w USA, skoro działało tam już lobby żydowskie, które w zależności od sytuacji lubi także powoływać się na swoje polskie korzenie. Zatem w interesie Polski i w interesie Polonii leży ujawnienie wszelkich ukrytych motywacji, w tym również agenturalnej przeszłości osób, które próbują zajmować stanowiska w organizacjach polonijnych, czy wypowiadać się w imieniu polskiej społeczności na obczyźnie. Lustracja też powinna objąć fundacje i stowarzyszenia, które mają służyć Polonii, takie jak na przykład Wspólnota Polska. Nie chodzi tu o wykorzystywanie lustracji do politycznych przepychanek czy krępowanie swobody wyrażania własnej opinii, tylko o mechanizmy sprzyjające autentyczności. Jeśli ktoś wygłasza jakąś opinię, to dlatego, że tak uważa, a nie dlatego, że każe mu to robić jego oficer prowadzący. Warto przy tym zaznaczyć, że upływ czasu, jaki dzieli nas od tak zwanej transformacji ustrojowej, nie musi podważać wagi lustracji. Oto kiedy niedawno pani Maria Kiszczakowa przekazała do IPN materiały z domowego archiwum generała Kiszczaka dotyczące
Lecha Wałęsy, sympatycy byłego prezydenta gremialnie zaprzeczali ich autentyczności, chociaż żaden z nich w tym czasie jeszcze nie zdążył się z nimi zapoznać. Ale już następnego dnia sam Lech Wałęsa wszystkich swoich obrońców zdezawuował, oświadczając, że owszem, podpisał Ubekowi jakieś papiery, z tym, że czynił to z litości na jego usilne prośby. Można powiedzieć, że był to kolejny objaw tak zwanej gonitwy myśli. Ale można też podejrzewać, że jak mówi poeta, w tym szaleństwie jest metoda. Że to nie żadna gonitwa myśli, tylko wykonywanie instrukcji na wypadek dekonspiracji. Jeśli jednak były prezydent Polski 25 lat po upadku komunizmu wykonywałby instrukcje na wypadek dekonspiracji, to skąd czerpać pewność, że nie wykonuje również innych instrukcji? W przypadku Polonii nie jest żadną tajemnicą, że w ramach przygotowań do transformacji ustrojowej pod koniec lat 80. bezpieka wyekspediowała do środowisk polonijnych licznych agentów. Zadaniem przejmowania inicjatywy w polonijnych organizacjach, przejmowania majątku tych organizacji, a przede wszystkim w blokowaniu każdej próby politycznej integracji polskich środowisk na obczyźnie. Jest to jedna z przyczyn, dla których każda próba tworzenia polskiego lobby politycznego za granicą nie może doprowadzić do szczęśliwego finału. Nie jest to oczywiście przyczyna jedyna, bo wśród nich wymienia się również wybujały indywidualizm czy narodową skłonność do kłótni. Ale o ile na te przyczyny nie mamy zbyt wielkiego wpływu, a w każdym razie trudno by wyeliminować je z dnia na dzień, o tyle wyeliminowanie destrukcyjnej działalności komunistycznej agentury leży w granicach możliwości. Zwłaszcza, gdy z niezbędną pomocą pospieszy nam Instytut Pamięci Narodowej. O co mam zaszczyt z tego miejsca apelować. Odszukanie przez IPN dokumentów systemu Polonia, które ponoć nie zostały zniszczone, powinno zapoczątkować pracę nad lustracją Polonii. Zanim podziękuję Państwu za uwagę, pragnę do Państwa zaapelować, byśmy dla tych, co już odeszli z tej niezłomnej, powojennej emigracji oraz dla tych nielicznych, którzy jeszcze wśród nas żyją, zdobyli się po raz jeszcze na ten oczyszczający zryw ku wolności, zryw do życia w prawdzie, zryw ku lustracji. Na początku 2006 roku zaczęła działalność Australijska Grupa Lustracyjna, a Ruch Rodaków odegrał olbrzymią rolę w przekonaniu polskich parlamentarzystów, by poparli inicjatywę lustracji Polonii. Także Stowarzyszenie Nasza Polonia jednoznacznie poparło to oczyszczające Polonię dzieło. Tym bardziej, że we władzach Australijskiej Rady Naczelnej brylowali wtedy ludzie, którzy wpisywali się nad wyraz wyraźnie w założenia wynikające z rozporządzenia generała Kiszczaka, które wygłosił do oficerów SB w lutym 1989 roku. Rozporządzenia, które zakładało przejmowanie i rozbijanie niepodległościowych organizacji polonijnych. Niestety w latach rządów Platformy Obywatelskiej zarzucono projekt lustracji Polonii i dlatego dziś musimy do niego powrócić. Apeluję do Państwa. Apeluję do Państwa, powtórzmy jeszcze raz apel lustracji Polonii. Polonia bez agentów. Dziękuję.